bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie w relacji... Nie w relacji. W 4-8 do gali, Fame MMA. Tuszol, zawodnik spod szyldu Bungie. Osoba rybacka. Z tego rybaka to pizę zaraz dostaniesz. Dobra, iść tam olejnika, kurwa, cisnąć. Zajebiście się dzisiaj trafiło. Trafiło się perfekcyjnie, moi drodzy, bo mój ziomo robi wagę. Jego będę mógł wkurwiać w ogóle. Piękny mój. Pokorza wam. Chodźcie do auta. O, Tyszka. Kiedy jakiś TikToczek tego typu. Brakuje trendów, jakichś tańców, nie? Patrz. Będziemy te kurwy wkurwiać. Czysty czwartek i tusty prowadzący, nie? Dwa słowa dla widza. Ciężka praca popłaca. I znajomości. Masóweczka chcesz? Ja to mogę, nie? Bo kurwa. Ja ty masz ile? 65? Zobaczysz jutro. Kurwa, chciałbyś tak, nie? Że w dupę żadnego pączka i 3 kilo więcej. Bo na mnie sprawdzone, to tak działa, naprawdę, moi drodzy. Dzisiaj patrz, zaczynął tak, nie? A skończył tak. Wiem, o co chodzi. Pół kilo waży. Jaką mu kategoria wagowa? Co? No a co weź? Wiedz! Nie weź, kurwa. U mnie nie ma hopie, weź. U mnie jest... U mnie jest jedz. Jak miałeś jedz? No co? Nie, nie. Nie, musisz, nie jedziem, nie wiem. Dobra, zazdroszczę ci, nie? Nie, nie chcę. Będzie mi brzuch bolał. A dwa i tak już zjadłem Burger Kinga dzisiaj. Kurwa, mnie z tego pączka, co kurwa jest nieobne. Ja kurwa nie umiem, jeszcze mam kurwa. No i możemy przejść do wywiadu. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Tak szczerze, widział Wronka na bieżni, nie? Jak on się bije, tak jak biegł, to jest kurwa drama. Jesteś tam nowe miasto? O! Zobaczysz, jak wygląda Kraków, to co? O! O, zjebuj się! A i ty lecisz. Właśnie wybieram się jeszcze na trening, także... Gdzie ty idziesz? Na trening. Jak na trening? Normalnie, na trening. Przecież ty już możesz, to już jest walka. Ale zaraz. Ale rozruch trzeba zrobić. Kaj ty idziesz na trening? No, do Katowic. Jak? Z Krakowa? No przecież nie na piechotę. Aha, ale ty jedziesz teraz? No. Ksajo, smaszę ten kraszet. Ksajo, skraszowane jajo. No i dziękuję ci bardzo, udanego treningu, Darku. Ja za 10 minut przychodzę i jedziemy na miasto. Daro jednak olewo ten trening. Good. What's this? Kreple. Give me one, yeah. Kreple. Like where'd you go? Kreple. 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 Do not. Yeah, kreple. It's pączki. This is my number 11 today. Oh, it's a lot. Oh yeah, of course, it's all right. How many do you have? I have only 3, but yeah. I'm eating all day 3, you know? 3 boxes. Yeah. Really nice taste. Dawajesz, kurwa, mać. Come on, give me your hand, bang, bang. Dwa słowa. Owczarki niemieckie. Dobre dwa słowa. Zgadłem, to był rebus. Lama? Lama. O to chodzi, chodzi o lamę na bank. Chodź, chodź. Nie, poczusia, chcesz? Nie ma poczucia. Ale kurwa, jest. Wypierdalaj to. Ej, już. To idź już, proszę. A za ile będziesz? Ja tu schodzę na dół potem. Wow, cool. Moi drodzy, dostałem informację, że jeśli chodzi o ten dzień, to było tyle. Jeden twarz Don Cazzo i 101 kilo. Kurwa! I nie robię wagi, pierdolę. Tak wiem, że nie zrobi grubas. Oja. Można się zważyć? Kurwa, panie. 80-200. A już zjadłem chyba z 1,5 kilo i wypiłem 2 kawy. Gdzie masz tego twojego kolegę wczoraj, był ze mną na mieście? Jest. Co wybrania?
Już nigdy z nim nie pójdę. Kolejny dzień, moi drodzy. Tym razem przylecieliśmy do Brukseli. Ale w sumie musimy się przetransportować do stolicy Francji, do Paryża, gdzie tam odbywa się oficjalne ważenie, bo to jest teoretycznie to oficjalne ważenie, a te to już jest tylko medialne, to co wy widzicie. Tu jest tak naprawdę prawdziwe ważenie. Pa. Wąż. A wąż ma wagę open, to on luz, nieważne ile wniesie wąż, tyle będzie mieć. Zajął dziś będzie ukończony. Adzia! Jak go pierdolnie wąż, kurwa, to będzie drauzy, kurwa. Z Disem się spotkają po walce, będą mieli pretekst. No proste. Kawoszczura. Tu trzeba nagrać, bo to jest osoba kompetentna. Wy macie waga open, nie? Nie. A jak nie? 7-7. Tak? Ile ważysz? 7-7. 200. Nie, 7-7 równo. A, myślałem, że 7-7-200. A Wronek ile będzie ważył? 65? Myślałem przed chwilą, że 66. Nie, dlatego masz na jednego lacia. Dlatego trzymasz kciuki i obstawiłeś na... Kurwa, Tomek, tak, musi nie być. Dobra, generalnie tak, Baron wchodzi na wagę, nie? I to, kurwa, zawyża. To, ja nie wiem, jak to jest. A, szukacie drugiego dna, czy...? Nie, no to jakby, czy da się skalibrować w dół. Kurczę, ciężko będzie, bo chyba nie ma takiej opcji tutaj. Who is the champ, motherfucker? Nie ma grubasa i kurwa nie zrobi fagi, wiadomo. Who is the champ? Jest 5-9, jest docina, jest żyła, człowieku. Kreatynka, teraz ładowanko. Bananki, wafle, miód, dżem. Ja tak mam na co dzień, a nie robię wagi. Ja mam codziennie ładowanie po prostu. Ty za bok z lala przyszedłeś na wagę? Tak, no kurwa. On się tak więcej ważysz, nie? Nie, trochę mniej, bo ja niższy. Ale niższy, ale to się wydaje, że po prostu więcej. Jestem... 120 masz? Nie, no gdzie? Nie. 115. Masz, nie? Kurwa, ty masz w chuj takie... Ty ile masz? Ja mam 101. Mam wyjebane w tego grubasa, kurwa. Niech on się dusi, słyszałem, że na saunę lata, a ja miałem wyjebane od początku, uwaga. I oj go w chuja zrobiłem. Od 6.30 siedzę z nim. No i dobrze, i widzisz, niech zapierdala, gruba spierdolona. 96, 400. Na pan cięższy niż... Na pan cięższy niż... Denisowi uratowałem życie moją kontuzją. Gdyby nie moja kontuzja, to Denis to... On by w jacuzzi filmów nie nagrał już. Proszę! On ma plan. Tylko siłą umysłu to zrobiłem. Siła perswazji tylko. Plan cię znokautować. Ej, on już sam się śmieje z tego, co mówi, kurwa. Nie, kurwa, chłopie, nigdy nie zrobisz tej wagi. Zrobimy. 97,5. 97,5, 2,5 kg jeszcze. To co, to mamy za 5, to mamy do 12, już to jest ostateczne, nie? Okej, okay, jeżeli do 12 się nie, ta waga nie będzie zgadzała, no to w kontraktowy procent. Gruby, tak jak powiedziałeś, że nie zrobi za chuja. Ulfik mógł samym dla niego. Gdyby był mądry, to by sobie odpuścił. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy tutaj w restauracji Hilton. Będziemy pokazywać wam, co jedzą mistrzowie. Niestety nie jestem w stanie wam tego już pokazać, więc wam opowiem, bo w tym momencie są robione moje jajeczka. A więc będzie 6 jajeczek sadzonych z lejącym żółtkiem. Do tego mamy 4-5 kawałków takich malutkich bułeczki, serek, jakieś warzywka, papryczka, kawusia i do spanka. Nie ma szans. Z 30 baniek, 9 baniek. 30%. Kurwa, elegancko. Jadę, kurwa. Pod palmę walić konia. Moi drodzy, oficjalne ważenie zakończone. Nie pozostało nic innego, jak przenieść się po prostu na arenę. Czyli na ważenie, które wy też oglądacie oczywiście na live streamie, moi drodzy. To w sumie tyle. Nara. Siema, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie już z hali. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten dzień.
oczywiście wspaniali sponsorzy, bez których nie odbyłoby się to wydarzenie. No ale nie będziemy robić czopki i kazać widzom klaskać. Dobra, ile masz kilogramów teraz? 79,9. Czyli sobie możesz ojebać na nokebika. Tak, takiego co waży 10 gramów. Nie no, dobrze to wyglądał. Tak? Widział tarczę przez chwilę, no nie ma lipy, no. Nie ma lipy, no. Nie ma. Michał Boxdel Baron, rozdaj wiesz go. To jest ten jeden fan, co wylosował walkę w chipsach, nie? No nie, dziękuję ci. Ale ogólnie mocna walka, stary. Ej, a pamiętasz, jak mi obiecałeś walkę na 50 koła followu? Tak. Nieważne. Darku, muszę powiedzieć jedno, to dobrze wygląda. Tak jak mówię, dzisiaj go ukąszę, a na walce będzie... No zobacz co robi twój przeciwnik. No, coś tam umie, nie? Nieskromnie powiem, że mam lepsze skille, ale nie wolno go jak zwykle lekceważyć, bo chłop 4 razy wygrał, więc musi w końcu przegrać, nie? Wiadomo. Wrocławski demon! Kurwa, człowieku, dobrze wygląda to. Dziękuję. Naprawdę. Co? Mimo niskiego wzrostu jak ja, ja w ciebie bardzo wierzę. Dziękuję, ja dużo trenowałem. Niscy się wspierają. Proste. Met 90 kraftowego mięsa. Słyszałeś, możesz się ubrać. Ubrać w Fejmie. Fejma Shop. I rozumiem, że ja go mówię, że to jest mój faworyt. Witam cię, Kasztanie. Nie żartuję. Słuchaj, mam pytanie. Ale nie, czekaj. Bo jesteś moim faworytem u mnie. Tylko przez to, że nie jarasz 3 tygodnie. Widzisz? I to wystarczy, kurwa. Champ, real champ. Jeszcze nie. Dajcie mi czas do jutra. Dobra. Dajcie mi czas się wykazać i wtedy. Dobra, a pytanie z innej beczki teraz. Bo do jednej walki, wiem, że do walki generalnie się nie powinno uprawiać seksu, nie? A jak do turnieju? No do turnieju... Tym bardziej. Ha, nie wiem w sumie, sam chciałbym to wiedzieć, jak to jest. Bierz udział w turnieju. No i co, ale nie wiem, jak się powinno. Wiem, co robię ja, czego nie robię ja, ale nie wiem, jak się powinno. Ja bardzo często robię rzeczy, których się nie powinno robić. No i znacie odpowiedź, moi drodzy. Więc jestem ostatnią osobą, którą powinniście pytać, czego się nie powinno robić. Znacie odpowiedź, moi drodzy, od Real Champa. Ja wam mini face to face wam robię, krótka piła. Nie, no mu z mordy jebie i on się całować ze mną chce, więc... Ej, wyzywałem go od psa, to on nazywał mnie psem. Mówię, że mu jebie zrywia, to mówi, że mi jebie zrywia. To jest dziwne. Where is klapki? No, never worry, the klapki is... Im go klapki. No. Hello? Jeszcze mu coś odbije. Where ja? Pastor, like, where'd you go? Where are you? No, klapki, it's back home. Wiesz, co tutaj się dzieje? Panowie. Spokojnie zostawiamy. Zostawiamy na jutro, Nathan już opuszcza scenę. Niezniszczalny. Jestem niezniszczalny. Nawet kurwa na kanale Indygo nie da rada cała galeria ze mną. To co ty myślisz, że zwykły łaf? Kundelek da radę z Marconiem, kurwa. Nie da rady. I wszyscy zobaczą jego w śmierć. Wiesz czemu Tomek Zadyma jest ze mną w narożniku? Dlaczego? Żeby przygotował na kurwę trumnę. Jest tak ostro jak w ostrym sosie w Nanokewa. I to się w ogóle jak reklama, kurwa. Po prostu to jest mem. No i moi drodzy, jak widzicie, face to face jest zrobiony. Jeśli chodzi o moje świadczenie na tą galę, to było tyle, bo tego face to face'ów nie prowadzę. Po prostu żegnam się z wami. Kupujcie pay per view, już dziś gala. Subskrybujcie kanał. Życzę wam udanego dnia i trzymajcie się, cześć.